Moim pierwszym pomysłem jest tortilla wegańska z dużą ilością warzyw i z tofu. Będziecie potrzebować tofu, cytryny, ulubionych warzyw, tutaj może być dosłownie cokolwiek. No i tortilli ja używam gotowej. Najpierw sparzam pomidora, jest to krok opcjonalny, ale ja po prostu nie lubię pomidora ze skórką, a tak łatwiej mi się go obiera, więc kilka sekund go moczę, no i później ta skórka bardzo łatwo odchodzi. Następnie kroję pomidora na kawałki. Wielkość możecie sobie wybrać jak chcecie. Kroję też cukinię i cebulę. Na kolejnej desce będę kroiła tofu. Ja używam około 3/4 tego co jest. Możecie zrobić z mniejszej ilości, możecie z większej. Zależy jak chcecie, żeby to wszystko wyglądało. Nie odsączam tego tofu w żaden sposób, po prostu kroję tak jak jest. I te wszystkie warzywa będę smażyć, parzyć, prażyć na patelni. Jakiego słowa powinnam użyć? Nie wiem. W każdym razie dodaję na początek trochę oleju, żeby mi się tam nic nie przykleiło, chociaż w sumie nie wiem, wydaje mi się, że i tak by się nic nie stało. Dodaję najpierw cebuli oraz tofu. Możecie dodać do wszystkiego kurkumy. Ona nadaje taki żółty kolor wszystkiemu, ale właściwie wydaje mi się, że nie zmienia jakoś bardzo tego smaku. I do wszystkiego dodaję cytrynę. Jest to naprawdę krok, który bardzo lubię, dlatego że ona daje taki fajny smak temu tofu. Wszystko dokładnie mieszam. Ale też staram się jakoś bardzo nie rozwalać tych kawałków, żeby wszystko było tak jak jest pokrojone. Po kilku minutach dodaję warzywa i zostawiam sobie pomidory na koniec, dlatego że one mają tę wodę w środku. Przez kilka minut po prostu przewracam te warzywa. No i na sam koniec dodaję pomidory. Znowu wszystko mieszam i czekam, aż się dokładnie zagrzeje. W tym czasie przygotowuję już drugą patelnię, na której będę podgrzewać te wrapy od tortilli, czy to się tak mówi? W każdym razie robię to zgodnie z przepisem na opakowaniu. Kiedy wszystko jest już zagrzane, przekładam na talerz. Z tej porcji wyszły mi 3 wrapy, zależy ile tego kładziecie. Aha, jeszcze tutaj taka moja rada, jeśli nie lubicie jak coś wam wycieka z tej tortilli, to jednak radzę wam przecedzić zawartość całej patelni, te wszystkie warzywa, ale mi to osobiście nie przeszkadza, więc zawijam po prostu od razu warzywa z patelni. I tak to się prezentuje, a smakuje jeszcze lepiej. Kolejnym pomysłem są placuszki owsiane i ja tutaj będę robiła wszystko w Thermomixie, ale oczywiście możecie robić w jakiejś miseczce, nie ma to znaczenia. Najpierw dodaję jednego banana. Mleko, ja tutaj akurat używam sojowego, jedną łyżkę maksymalnie. Dodaję też 2 jajka. No i wszystko delikatnie miksuję, ale też żeby zostały takie grudki tego banana, wtedy lepiej mi się to smaży. Dodaję też makę, jest ona opcjonalna. No i 3 łyżki płatków owsianych. Ogólnie jeśli chodzi o proporcje, to radzę wam wypróbować po prostu sobie dla siebie. Jeśli jest większy banan, to możecie dodać na przykład jedno jajko, poeksperymentować trochę z tym. I na podgrzanej patelni daję trochę oleju, no i kładę te placuszki. Po jakimś czasie przekładam je na drugą stronę. Czasem to może być naprawdę trudne, jak na przykład teraz. Szczerze to właściwie nie wiem, od czego to zależy. Czasem wychodzą tak ładnie, czasem trochę gorzej.
W czasie, kiedy to mi się podgrzewa, kroję sobie jeszcze jakieś owoce. Ja uwielbiam dawać do tego kiwi oraz truskawki ostatnio. No i kroję je po prostu na takie mniejsze części, kawałki. I później wszystko zdejmuję z patelni, no i dodaję owoce. I to jest jedno z moich ulubionych śniadań ostatnio. Ostatnim moim pomysłem na śniadanie jest tost z rukolą. Będziecie do niego potrzebować pieczywa, sera drobno pokrojonego, pomidora, no i rukoli lub szpinaku tak właściwie. Zaczynam sobie od pokrojenia chleba i moje umiejętności w tej dziedzinie są zniewalające. W każdym razie możecie też dodać masła, żeby to wszystko tak się ładnie rozpłynęło, ale jest to krok opcjonalny. Później daję to wszystko na patelnię, to jest dobra opcja, jeśli nie macie tostera lub opiekacza. Jak to mi się już wszystko rozpuści, kładę rukolę. I dodaję na wierzch parmezan. Tutaj sprawdzi się jakikolwiek drobno pokrojony ser. Całość dokładnie przykrywam, no i zostawiam na chwilę. W tym czasie sparzam sobie pomidora, żeby obrać go łatwo ze skórki, więc znów polewam go wodą, wtedy ona tak łatwo odchodzi. Później pomidora kroję i wielkość kawałków też zależy od waszych upodobań, ja lubię takie większe. Jak ser już się rozpuści, zdejmuję wszystko na talerz, dodaję jeszcze pomidory i gotowe. Jest 21:15, ja chciałam jeszcze dograć to ten jeden pomysł na śniadanie. W sumie zjadłam go na kolację, ale postanowiłam, że jeszcze wypróbuję jeden przepis i tak skończyłam z makaronem z serem. Miałam robić zadanie z fizyki, tak, to tyle.